Panie naczelniku, bardzo szczytna inicjatywa, wasza inicjatywa tutaj w Głuszycy. Kupiliście wóz bojowy, wóz strażacki za własne pieniądze. Tak, panie redaktorze, zakupiliśmy samochód pożarniczy Magirus od jednostki OSP Niemcza. Kupiliśmy za własne pieniądze po to, żeby odciążyć naszego Mercedesa, odciążyć Opla, a Magirus, żeby jeździł po wszystkich lasach, górach, żebyśmy mieli zabezpieczenie właśnie tym samochodem w bardzo trudne, dostępne miejsca. Mimo słusznego wieku jest to auto w pełni sprawne i do waszych zadań zupełnie wystarczające. Tak, dokładnie. Magirus jest w podziale CNBOP, jest wszystko zgodne. Przyszedł ostatnio przegląd techniczny, tak jak i zakupiliśmy dopiero świeże, nowe opony do tego samochodu. To znaczące wzmocnienie waszej jednostki? Tak, bardzo znaczące, gdyż mieszkamy w terenie górskim, nawet można powiedzieć bardzo wysoko, i dojazdy do lasów, do łąk są bardzo trudne. Ten samochód mimo swojego wieku ma stosunkowo niski przebieg. Tak, samochód ma 24 200 przebiegu, z tego 19 000 zrobił w Niemczech. Tutaj chwilę jeździł, także jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Panie naczelniku, wasz park maszynowy to 3 wozy strażackie, wozy bojowe, zadaniowe. Do czego one służą? Panie redaktorze, pierwszym samochodem jest Opel. Jest to samochód do 3,5 tony, czyli może jeździć nim każdy kierowca z B kategorią. To jest dla nas bardzo ważne, bo w przypadku, jeżeli nie będzie kierowcy z C kategorią na ciężarowym, możemy jechać Oplem. Opel służy do ratownictwa technicznego. Przede wszystkim jeździmy nim do wypadków i innych takich mniejszych, powiedzmy sobie, zdarzeń typu otwieranie drzwi, pomoc policji. Mercedes nasz służy już do wyjazdów zarówno i pożarów, i wypadków. I Magirus, który naprawdę będzie jeździł w trudnych warunkach, wszystkie trasy, lasy, łąki, niedostępne miejsca. Czyli musi to być dość silne i wielozadaniowe auto. Tak, jest to auto z napędami, jest to auto z blokadami, auto, które nie boi się górzystego terenu. Ten samochód zakupiony przez was nie był w pełni wyposażony. Wyście kupili sam samochód, bez wyposażenia, rozumiem. Tak, jak my to mówimy, zakupiliśmy goły samochód. Zwróciliśmy się do radnego powiatowego pana Marka Masiuka z prośbą o pomoc w poszukiwaniu, powiedzmy sobie, pieniędzy na dofinansowanie. Pan Marek złożył takowy wniosek. Radni powiatu zgodzili się na to razem z panem starostą. W dniu dzisiejszym został nam przekazany sprzęt w kwocie 10 tysięcy złotych, który będzie właśnie stanowił wyposażenie naszego Magirusa. I jeszcze tutaj ukłon z naszej strony do pana burmistrza, który zawsze nam pomaga, zawsze mile nas przyjmuje, nie robi nam żadnych kłopotów. Tak samo dziękujemy panu staroście, dziękujemy radnym powiatowym, radnym z Głuszycy, bo na nich zawsze możemy liczyć. Zawsze możemy liczyć i zawsze możemy z każdym problemem do nich iść. Dziękuję bardzo. Na pewno jest tak dlatego, że my wszyscy i oni również zawsze mogą liczyć na was. OSP Głuszyca Górna zawsze stara się być mobilna, zawsze jesteśmy bardzo, ale to bardzo rzadko nam się zdarza, żebyśmy nie wyjeżdżali. To jest praktycznie sporadyczny wypadek, gdzieś choroba lub inne wyjazdy. Jesteśmy, będziemy pomagali, pomagaliśmy i będziemy zawsze dla ludzi. To dla mnie rzeczywiście sytuacja wyjątkowa. Dowiedziałem się, że strażacy z naszej miejscowości kupili samochód ciężarowy. Wydaje mi się, że jest to sytuacja o tyle wyjątkowa, że o takim zdarzeniu jeszcze nie słyszałem w Polsce i to jest naprawdę przykład, godny przykład do naśladowania. Mieli w zamiarze zbierać fundusze na to, żeby ten samochód po prostu doposażyć. W momencie, kiedy się dowiedziałem, że rzeczywiście jest taka potrzeba, porozmawiałem z szefem OSP. Doszliśmy do wniosku, że należy takie zapotrzebowanie zwrócić się do starostwa powiatowego. I sprzęt rzeczywiście, który został zakupiony, będzie służył zarówno strażakom dla ich bezpieczeństwa i dla osób, które są w zagrożeniu po prostu, które mogą stracić życie. I to działa oczywiście w dwie strony i w sumie chodziło mi o to najbardziej, żeby zabezpieczyć jedną i drugą stronę przed jakimiś urazami. Panie burmistrzu, wyjątkowa sytuacja tutaj w Głuszycy. Wasi strażacy, ochotnicy kupili sobie samochód.
Tak, to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Pamiętam wieczór, późny wieczór, widzę wóz strażacki stoi pod moim domem, a strażacy informują, że udało im się gdzieś tam nabyć przechodzonego Magierusa. No, bardzo fajne auto, jest to trzecie auto, które mają. Strażacy tłumaczą, że to jest takie auto, które przyda im się do gaszenia lasów, do gaszenia łąk, a więc żeby nie eksploatować Mercedesa, którego mają na wyposażeniu. Tamten jest zdecydowanie wytrzymalszy, tańszy w utrzymaniu, więc sprowadzili sobie takie auto. Wiem, że mają podpisaną umowę z Nadleśnictwem Wałbrzych właśnie na gaszenie pożarów. No i myślę, że to bardzo cenna inicjatywa, która po pierwsze no, wspomaga ich działalność, po drugie no, służy mieszkańcom nie tylko gminy Głuszyce, ale praktycznie możemy powiedzieć, że dzisiaj wyjeżdżają do miejscowości, poszczególnych miejscowości powiatu. No, a myślę, że z mojego punktu widzenia to też ważne, że w jakimś tam stopniu strażacy odciążają budżet gminy Głuszyca, bo wiemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej jest w 100% utrzymywana z pieniędzy z budżetu gminy Głuszyca. To tym bardziej cieszy, że widać wśród nich taką przedsiębiorczość, widać wśród nich zrozumienie, że nie tylko czekają, aż te pieniądze do nich przyjdą od kogoś, ale sami sięgają, bo oprócz jakby samochodu, to również ich inicjatywa w zakresie sprzętu, który został przekazany przez powiat wałbrzyski, to również szereg innych projektów, które na co dzień piszą przy współudziale pracowników Urzędu Miasta, które ma powodować to, że no, ta jednostka będzie się rozszerzała, bo ich zakres jest coraz większy, a ze wszystkich statystyk widać ewidentnie, że tutaj, kiedy dzieje coś się na terenie gminy Głuszyca czy Jedlina-Zdrój, no to oni są zawsze pierwsi. Panie starosto, jakiś czas temu wystąpiliśmy z inicjatywą do mieszkańców Głuszycy z prośbą o przekazywanie swoich maskotek. Jedziemy do wypadku, jak my mówimy, nie daj Boże, żeby było dziecko w środku. Dajemy dziecku taką maskotkę, zajmuje się dziecko zabawką, nie myśli o wypadku, nie myśli o tym nieszczęściu. Ludzie odpowiedzieli nam bardzo licznie. Przede wszystkim zastępca komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy, pani Monika Rzechulka-Rzepa. I tych zabawek mamy bardzo dużo. Chcielibyśmy przekazać dwa worki takich zabawek czystych, zapakowanych dla dzieci, które tego potrzebują. W domu dziecka, w CPR. I bardzo byśmy prosili, żeby pan starosta przekazał te pluszaczki od straży, żeby się bawiły. Bardzo wam ślicznie dziękuję w imieniu dzieci. Na pewno te pluszaki trafią do dzieciaków. Cieszy, że Straż Pożarna nie tylko bierze, ale i daje, dzieli się tym, czego ma nadmiar w imieniu dzieci z domów dziecka. Ślicznie wam za ten gest. Dziękuję. I my dziękujemy. My również dziękujemy.